Do Grodu Tura, do Chojnic na mecz z drugoligową Chojniczanką przyjechała Jagiellonia, mistrz Polski, aktualny wicelider tabeli, a w dodatku zespół, który od 8 spotkań jest niepokonany. 7 meczów wygranych, 1 remis. Jagiellonia straszy rywali, a dzisiaj musi przyjąć rolę faworyta i ograć dużo niżej notowany zespół. Z Chojnic przed meczem Dawida z Goliatem. Dobry wieczór mówią. Tomasz Łapiński. Marcin Ferdek. Och, teraz będzie szansa. Prosty błąd, strzał mocny. Nie ma gola tuż obok bramki, nie wiem, czy była interwencja. Listkowski już złamał akcję do środka. Popatrzmy, Taras Romańczuk. A praktycznie widzimy w szesnastce cała jedenastka. Gospodarze tego meczu bardzo głęboko, chwilami wepchnięta. Romańczuk jest ze strzał głową. Boczek za długo prowadził piłkę, dał sobie ją zabrać. Świetnie zrobił to Silva. Dla niego też to są ważne minuty. Popatrzmy, Hansen delikatnie, Listkowski do środka. Silva! Nie ma gola. No ręka przy ciele, to jest... Puszcza ją jeszcze niżej do tułowia, mam wrażenie, w momencie tego uderzenia. Nie ma rzutu karnego. Nie ma rzutu karnego, tak uznał arbiter, że tutaj szło kiedyś, był bardzo blisko ciała, nie poszerzał obrysu. Jest dośrodkowanie. Hansen bezpośrednio do bramki i... Chojniczanka przegrywa 0-1. A widzimy to 3 razy sztuka, widzieliśmy poprzednio 2 razy takie dośrodkowania właśnie na linię bramkową. Wysoka, bardzo wysoka piłka, taka spadająca pionowo. Wydaje się, że Antkowiak powinien lepiej. Wykorzystują te warunki atmosferyczne. Widzieli Państwo, jak mocno padał deszcz w kierunku bramki Jagiellonii. Mówiłem o tym przed momentem. Wieje właśnie w kierunku bramkarza gospodarzy. I ta kolejna piłka dokręcona i teraz poprzeczka ratuje gospodarzy. No nie jest łatwo dzisiaj naprawdę interweniować Antkowiakowi w bramce. Stefaniak, dobrze, teraz Szczepanek! Przełożył sobie piłkę szybciutko do lewej nogi. No, chwila nieuwagi w szeregach obronnych Jagiellonii. Zobaczmy, naprawdę dużo czasu, dużo miejsca zostawili pomocnikowi Chojniczanki. Pracuje Kaczerik. Uch, teraz błąd. Teraz dobrze popracował właśnie nowy zawodnik Chojniczanki. Dobre wyjście gospodarzy. Kamiński po nodze nie zdążył Gierme. A to jest też mądrość zawodników, mądrość trenera, żeby wykorzystać te warunki dochodząca. Piłka przepięknie uderzona teraz ponownie głową Hansen. I mamy... Ponownie Hansen. 0-2, Hansen. Najpierw bezpośrednio z rzutu rożnego, teraz kapitalna już finalizacja strzałem głową z drugiego, trzeciego metra może. Dwa stałe fragmenty, dwa naprawdę bardzo dobre, dokładne dośrodkowania. Guilherme. Zablokowany strzał, zbyt długo prowadzona piłka. Jeszcze próbuje Branecki, teraz wycofanie, jest w końcu uderzenie celne na bramkę, a jego autorem Błażej Szczepanek. Jest Rybak, pokazuje się do grania ten młody zawodnik. Wraca piłka do Romańczuka, Romańczuk z daleka, Romańczuk! Dobra teraz interwencja na linii Antkowiaka. Mądrze przez Nowackiego, Nowacki jednak od razu musi zagrywać piłkę, stracił ją blisko swojej szesnastki. Rybak poczekał, jest Hansen, czy też będzie próba dogrywania piłki w centrum bramki, dokręcania jej, jest dośrodkowanie, nie tak precyzyjne, ale mamy uderzenie głową Beniamina Czajki. Ngiamba przejął piłkę. Jeszcze do niego wróciła, jest teraz Pululu tyłem do bramki, oddaje na strzał, jest uderzenie i tak pada. Trzecia bramka dla Jagiellonii, bardzo ładna akcja, świetnie tyłem do bramki zachował się Pululu. Strzał Ngojaby, jeszcze gdzieś tam rykoszet, zmylił całkowicie Antkowiaka. Za chwilę zobaczymy, czy którego zawodnika ta piłka się odbiła. Koniec tego spotkania. Chojniczanka przegrywa z Jagiellonią. 0-3 i to Jagiellonia gra oczywiście dalej w rozgrywkach o Puchar Polski.